Cześć, za mną obskurna ściana. Po pierwsze, wszyscy się opierają na niej. Druga sprawa to taka, że dzieci ciągle mi ją malują. Najpierw lili, teraz róża, więc już któryś raz musiałam ją myć. W związku z tym postanowiłam, że na prezent dla Lili kupię jej naklejki. Naklejki wielorazowe. Tak przynajmniej piszą na opakowaniu. Zobaczymy, czy faktycznie te naklejki dadzą radę zakryć trochę tą ścianę, więc czy będzie wyglądać dużo lepiej i czy to się sprawdzi, czy te naklejki będzie można odklejać i dziewczyny będą się bawić w przyklejanie, odklejanie. No zobaczymy. Ja się idę. No i tutaj naklejamy żołędzie. To jest bardzo duże. Więc to chyba spokojnie na całą ścianę będzie. Tu róża już jest zachwycona, widzę, że ogląda wszystko, co tutaj jest. No, powiem wam, że dla takiego małego dziecka naprawdę trudno jest to odkleić, ale wspólna zabawa, wydaje mi się, że dzisiaj wszystko nakleimy zaraz. Witajcie już kolejnego dnia. Już cała ściana jest udekorowana. Mała metamorfoza została tutaj uczyniona. Nam się efekt bardzo podoba. Lili z Różą były wczoraj zachwycone dekorowaniem, przyklejaniem tych naklejek, odklejaniem. Faktycznie one są wielorazowe. Można się tym bawić dowoli. Tak wygląda nasza nowa ściana. No, ja jestem bardzo zadowolona. Wiem, że może nie każdemu się spodobają akurat liski i jakieś różne tutaj są inne zwierzątka, jakieś ciasteczka, ale jestem zadowolona przede wszystkim z tego, że to, że tutaj faktycznie ta ściana no, nie wyglądała ładnie, to zostały te najgorsze miejsca zakryte. W taki bardzo szybki sposób. Tutaj Lili wam może pokazać. Liduś, odkleisz jakiś jeden? Ten. No, pokaż, jak motylka odklejasz. Faktycznie to działa. Można odkleić. No i teraz przyklej w inne miejsce. I się trzyma, i nic nie odlatuje, nic nie odpada. Wszystko się ładnie trzyma. Ja wam tutaj chciałam tylko pokazać, że niektóre naklejki, o na przykład ta, albo tutaj taki listek, one są trudne do odklejenia i naklejenia, więc to się na pewno nie nadaje dla takiego małego dziecka. To już muszą zrobić dorośli. Czy tak, zauważyłam, że one faktycznie nie niszczą ściany ani żadnych innych mebli. Tutaj nie ma z tym problemu, nie odchodzą nagle wam tynki, ani farba. Tak jak w przypadku, to jest możliwe w przypadku innych naklejek. Możliwe, że z czasem będzie o tyle problem, że jeśli one będą tutaj leżeć, znaczy wisieć. Ileś tam, nie wiem, rok, dwa, no to po prostu od słońca będą widoczne ślady, jak się je zdejmie. Ale tak dla po prostu frajdy, dla zabawy, można je przyklejać też w innych miejscach, nie tylko na ścianie. Wydaje mi się, że to jest bardzo taki oryginalny prezent, bo jeśli macie wolną ścianę, wolny mebel, wolne jakieś pudełko, gdzie możecie takie naklejki sobie przykleić, to serdecznie polecam. Dużo na stronie jest różnych możliwości tam kolorystycznych, różnych wzorów do wyboru. Ten jest taki leśny, ale to chyba jest w ogóle Alicja w Krainie Czarów, tak mi się wydaje, bo tutaj są też jakieś imbryczki, jakieś ciasteczka, więc wydaje mi się, że to jest tutaj ten wzór mniej więcej jest zachowany. Ale widziałam też takie typowo dla chłopców różne wzory, więc jest tego trochę do wyboru.
No, minusem jest to, że jest tylko jakby ja widziałam, tylko właściwie na że jedna firma takie coś sprzedaje, jeśli chodzi o naklejki wielorazowe, bo takie jednorazowe, no to nie. Ja tego nigdzie w sklepach nie widziałam, to tylko przez internet. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, że będziecie chcieli zrobić taką przyjemność swoim dzieciom. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa, pa.